Witam i zapraszam na oglądanie kolejnego filmu, tym razem z matematyki finansowej czy z finansów przedsiębiorstw. Mamy zadanie dotyczące rocznej efektywnej stopy zwrotu z jakiejś inwestycji. Jeżeli tą inwestycją jest pewna nieruchomość i ona 5 lat temu była kupiona za 15 500 zł i dzisiaj wartość rynkowa takiej nieruchomości to 25 500, to teraz pytanie jest, jaka jest ta roczna efektywna stopa zwrotu, jaką osiągnięto z tej inwestycji. Więc trzeba zacząć głównie od wzoru, po prostu. Trzeba pamiętać, ile nasza inwestycja była warta na koniec badanego okresu, ile na początek i ile lat upłynęło od momentu rozpoczęcia tej inwestycji. Czyli wiemy, że po 5 latach zakupioną za 15500 mamy nieruchomość obecnie o wartości 25 500. Czyli co do rozwiązania, możemy powiedzieć, że nasz okres czasu czy T czy N wynosi 5 lat. Wiemy, że wartość zakupu tej nieruchomości to było 15 500. Na końcu mamy 25 500, czyli zyskaliśmy, powiedzmy tak liczbowo, równe 10 000 zł, ale pytanie, ile wyciągamy w stosunku rocznym, ile procentowo zarabiamy na tej inwestycji, żeby na przykład to porównać dalej z jakimikolwiek innymi sposobami inwestowania, na przykład z lokatą bankową. Jeżeli podstawimy do naszego wzoru odpowiednio wartość, powiedzmy końcową naszej inwestycji, czyli na przykład cenę sprzedaży, to po ile my kupowaliśmy, czyli wartość z przeszłości, i policzymy pierwiastek stopnia piątego, bo tyle było lat, i odejmiemy jedynkę, otrzymam wynik około 0,10469. Wówczas możemy zinterpretować choćby jednym zdaniem, że przeciętnie w skali roku stopa zwrotu, czyli tyle zarabialiśmy na tej inwestycji, około 10%, czyli 10,469%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin.
Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.